Cześć kochani. Cześć kochani. Dziś w naszej podróży po Polsce dotarliśmy do Gdyni. Do Marty i Stacha. Ludzi pełnych życia. Zapytajmy, jaki jest ich przepis na rodzinę. Cześć kochani. Cześć kochani. Cześć kochani. Cześć. Bardzo się cieszymy, że u Was jesteśmy, taka prywata, bo znamy się przecież prywatnie, a poznaliśmy przy okazji tworzenia różnych rzeczy w internecie tak naprawdę. Zgadza się. Opowiedzcie proszę coś więcej o tym, co tworzycie, co robicie w życiu. My od 10 lat właściwie organizujemy wydarzenia stacjonarne. Różne spotkania zaczęły się dla mężczyzn. Weekend ojców. Takie wyjazdy do lasu połączone z konferencjami, z modlitwą. I po dwóch takich wyjazdach pomyślałam, że to jest skandal, że mój mąż tak sobie wyjeżdża, a ja siedzę w domu. Więc tak powstały weekendy kobiet i przez lata powstawały kolejne różne inicjatywy jednodniowe, weekendowe dla małżeństw, różne takie rzeczy, które jakoś tak nas zapalają, rozwijają, pomagają nam żyć. I też dzielimy się po prostu z innymi tymi inspiracjami. Tworzyliśmy taką serię pogaduchy, zapraszając do wywiadów o małżeństwie, różne małżeństwa. Cały projekt nazywa się Ludzie Pełni Życia, bo my jesteśmy pełni życia i tą pełnią życia chcemy właśnie zarażać świat, inne małżeństwa, też pokazywać właśnie, że inne małżeństwa są na tym świecie, ale są przede wszystkim szczęśliwe i, no i że można tworzyć takie szczęśliwe małżeństwo, a przede wszystkim nawet trzeba. Kiedy my wzięliśmy ślub, zaczęliśmy się zastanawiać, co trzeba robić, żeby takim właśnie szczęśliwym małżeństwem być. I stwierdziliśmy, że to będzie taki projekt długofalowy, który no, nie będzie na rok, dwa, trzy, tylko do samego końca, do śmierci. Chcieliśmy pytać innych małżeństw, jakie oni mają właśnie przepisy na to, żeby być szczęśliwą rodziną, albo co robią, jak sobie radzą z różnymi tymi trudnościami. I tak od każdej rodzinki tak wybraliśmy to, co nam się podobało najbardziej i tak od 12 lat składamy to umiejętnie, nieumiejętnie, różnie w taką właśnie całość. Popatrząc na świat, na to, co się dzieje, 66% małżeństw się rozwodzi, już takie statystyki są. My też prowadzimy kurs dla narzeczonych i tam na spotkaniu co miesiąc, kiedy pytamy, czy ktoś zna pary, które się rozwiodły, zgłaszają się wszyscy. A czy ktoś ma parę, która ich inspiruje i chcieliby takimi być, takimi małżonkami, to albo nikt się nie zgłasza, albo pojedyncze osoby przez 5 lat zgłosiło się 10 osób. To jest zatrważające, bo nie możemy budować szczęśliwych małżeństw, jak nie ma kultury takiej małżeńskiej, szczęśliwych małżeństw wokół, nie? Że jakby wiadomo, że no żenisz się, no dobrze, dobrze, nie możesz mieć gorzej niż ja, nie? Gdzieś to w żartach wybrzmiewa takie coś, ale to też pokazuje pewien taki sposób myślenia o małżeństwie. I my byśmy chcieli trochę w drugą stronę odginać tą odczarować tą ten obraz, że małżeństwo to droga przez mękę i przez krzyż, to my właśnie uważamy, że nie ma co się męczyć. Miesiąc miodowy, mówiłeś ostatnio, że to jest tak, miesiąc miodowy, a potem droga krzyżowa. To my chcemy to odwrócić, te proporcje i pokazywać, że to jest możliwe. Uważacie, że to ważne, żeby zadbać o siebie samego, żeby móc tworzyć szczęśliwe relacje w małżeństwie, a później w rodzinie? Dlaczego warto to robić? No przede wszystkim kochaj bliźniego jak siebie. Jeżeli ja nie mam dla siebie czasu, jeżeli ja się czuję źle, no to jak mam kochać bliźniego, mojego najbliższego, moją żonę, moją rodzinę, dzieciaki? Natomiast kiedy ja jestem szczęśliwy, kiedy ja jestem napełniony, to mogę napełniać tą miłością wszystkich, którzy są wokół. Dlatego no, czas dla siebie jest bardzo ważny. Też to odkryliśmy. Zresztą zanim byliśmy małżeństwem, każdy z nas miał taką przestrzeń swoją i wchodząc w małżeństwo rozmawialiśmy o tym, że czemu nagle mamy z tej przestrzeni zrezygnować? Przecież ja pokochałem moją żonę za to, jaka ona była, za to, co wtedy robiła. Bardzo. Dlatego wiedzieliśmy, że każdy z nas, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało, ale już wiedzieliśmy, że każdy z nas będzie miał taki weekend, gdzie poleci sobie Malta z koleżanką, ja z kumplami i będziemy po prostu mieli czas dla siebie. No i to tak bardzo ładnie brzmi, okrągło. I my rzeczywiście to wiedzieliśmy, to jest wszystko prawda, ale przyszło życie i jakoś zapomnieliśmy o tej oczywistości i wtedy zderzyliśmy się z taką ścianą, że jakby nazwaliśmy to sobie, że mieliśmy takie poczucie, że jesteśmy jak slime, że trochę tak jesteśmy, ale to wszystko takie nie ma granic, nie? Że
że mieliśmy poczucie, że musimy być razem, że mamy dzieci, więc nie za bardzo możemy je oddawać przecież komuś. No, jesteśmy rodzicami, teraz to jest poważna rola, więc musimy tę rolę spełniać i tak jakby w odpowiedzialności stawać. To też nie było takie świadome, tak z premedytacją, nie? Po prostu dzień za dniem, wiecie, mija bardzo szybko. Jak dzieci są malutkie, to tempo jeszcze bardziej narasta. I myśmy łapali się na tym, że my od, nie wiem, miesięcy czy nawet więcej nie spędzaliśmy czasu osobno, nie? Że my wszędzie albo razem, albo jak osobno, to z jakimś takim wyrzutem sumienia, że powinnam być teraz z moją rodziną, nie? I to nas doprowadziło do takiej trudnej sytuacji w naszym małżeństwie, do takiego ogromnego napięcia. Wtedy stwierdziliśmy, że musimy trochę stanąć na swoich własnych nogach. Nie odejść z rodziny, tylko... Trochę się od siebie odkleić. Trochę się odkleić, żeby przypomnieć sobie, kim my jesteśmy. Ja jako ja, Stachu jako Stachu. Nie, ja jako mąż, tata tylko i wyłącznie, tylko ja jako Stachu, Mata jako Mata. Jako mężczyzna, jako kobieta, nie? Żeby... Bo my jako mężczyzna i kobieta się w sobie zakochaliśmy. Wrócić do siebie, nie? Wrócić właśnie do siebie, nie? Do tego, kim ja jestem. To żeby było... potem z serca do serca dokładnie. Można było się znowu spotkać i kochać tego człowieka, który jest innym człowiekiem niż ja jestem. I w tej inności my się zakochaliśmy. Czy dzieciaki, które gdzieś tutaj sobie chodzą za ścianą, czy pomagają, przeszkadzają? Jak to jest w ogóle? Jak to w ogóle połączyć? Nie? Powiedzieć prawdę, czy powiedzieć ładnie? Nie, no, oczywiście, że przeszkadzają. Nie? No, zresztą to... Im więcej ludzi, tym więcej przeszkód, nie? Ale jest też z drugiej strony właśnie ta miłość, którą oni wnoszą do naszej rodziny, no bo oni są częścią naszej rodziny, więc wiadomo, że logistycznie też jest trudniej. Mamy trzy foteliki w aucie, nie? Się okazuje, że nie ma tylu aut dostosowanych do trzech fotelików, nie? I... Sami wiecie. Także wiadomo, że są trudności, ale nikt nie powiedział, że tych trudności nie będzie, więc staramy się stawiać im czoła i jakoś pchać ten wózek. Takiego mama nawet widziałam ostatniego, jak dziewczyna spadła z wózkiem i że tak sobie wyobrażała macierzyństwo, że jest na spacerku, a tymczasem macierzyństwo to jest coś innego. I stała i pełno ludzi rzucało w nią malutkimi piłeczkami, tak cały czas, nie? I tam były wymienione, co to są te piłeczki, nie? Choroby, szkoła, plecaki, buty, nowe ubranka, coś. Jakimi jesteście ludźmi i co oznacza dla was ten termin człowiek pełen życia? Kim są ludzie pełni życia? Na początku mieliśmy taką ideę, że chcemy nieść nadzieję, że można żyć szczęśliwie, że może być radość, że można mieć dobre relacje, że bywa trudno, ale to nie jest baza życia, nie? To jest moja talia i ja tym mam grać i nie zazdrościć innym ich talii, bo ja bym nie była szczęśliwa, mając totalnie inną jakąś talię kart właśnie do rozegrania. To staraliśmy się robić i właśnie pokazywać taką szczęśliwą stronę życia, ale też właśnie lata lecą i zaczynamy też głębiej rozumieć to hasło. Ono staje się dla nas takim mottem życiowym też i też zaczęliśmy patrzeć na to w ten sposób, że pełnia to nie jest tylko radość, że pełnia to jest pełnia, czyli wszystko. Pełnia życia mieści w sobie i smutek, i trudności, i kłótnie małżeńskie, i godzenie się małżeńskie, i radość z nowych osiągnięć, i radość z dzieci, i trudności z dziećmi. Wszystko. Pełnia to jest po prostu pełnia. Uczymy się tego przyjmowania też tego wszystkiego, co jest takiej akceptacji, takiego kochania tego wszystkiego, co też Pan Bóg nam daje. Ale też myślę, że bycie najlepszą wersją siebie, takim jaki jestem. Jesteś piekarzem, to bądź najlepszym piekarzem na świecie, nie? Jak jesteś kurierem, to dostarczaj paczki z uśmiechem, nie? Jak robisz eventy, to po prostu niech cała sala uśmiecha się, jak tylko wchodzisz na scenę, nie? Bądź najlepszą wersją siebie. Nie chciej być nikim innym. Tylko Pan Bóg dał ci takie talenty i chciał, żebyś ty był taki, jaki jesteś, więc bądź po prostu najlepszy. Nie pozostaje nam nic innego, jak zapytać o najlepszą wersję rodziny. Najlepszą wersję rodziny, waszym zdaniem. Przyjechaliśmy tu zapytać o przepis. Ja myślę, że wiele składników wybrzmiało, ale może chcielibyście to jeszcze jakoś ubrać w słowa. Co jest tym przepisem? Czas spędzony ze sobą, nie? Czas. Tracenie ze sobą czasu. Nie robienie nic, niekoniecznie jakieś konkretne projekty. Czasami po prostu położenie się na dywanie w pokoju dzieci i one po prostu wykorzystują natychmiast obecność rodzica i nawet nie potrzebują rozmawiać, ale potrzebują się położyć, podotykać po włosach, po prostu być. Budować relacje możemy tylko osobiście. Oczywiście internet może nam pomóc w komunikowaniu się, ale tylko kiedy spotykam się z żywym człowiekiem,
wtedy buduje się taka prawdziwa relacja, bliskość, ciepło czuje się, atmosferę, która dzieje się wokół. No my też planujemy, staramy się planować nasze wyjścia, nasze randki. Dzisiaj idziemy na randkę, przychodzi Weronika i będzie się naszymi dziećmi zajmować, ale... Pozdrawiamy Weronikę. Bardzo, tak. Bardzo pozdrawiamy. Więc planować ten czas. Nie? To jest pierwsza nasza randka od... Już bardzo dawna. Już bardzo dawna. Mhm. Może 2 miesięcy, może nawet dłużej. Ale wiecie, tutaj jest taki balkon i się śmieję czasami, że to tutaj jest miejsce, kiedy najczęściej się przytulamy, kiedy no, nie możemy sobie pozwolić na jakieś takie dłuższe wyjście, to tam jest taka ławeczka, siadamy na tej ławeczce, przytulamy się chociaż na 5 minut i to wystarcza. I wiemy, że to jest projekt długofalowy i jeżeli to jest projekt długofalowy, no to musimy się starać, żeby dociągnąć go do końca. Ważne jest chyba też to, że my nie uznajemy rozwodu jako opcji. Mhm. To nie istnieje, rozstanie, to nie jest jakaś hipoteza, którą rozważamy, tylko kiedy jest trudno, to myślimy, jak z tego się wydostać, jak sprawić, żeby sytuacja wróciła do normy tej naszej, a nie czy jest już pora na rozstanie. Bo jeżeli zapytam, czy już pora na rozstanie, to w końcu odpowiedź będzie twierdząca. A jeżeli powiem, jak możemy sobie pomóc, żeby poprawić to, co się wydarzyło, to szukam rozwiązań. Nam to bardzo pomaga. Cały czas. Bo naprawdę nie trzeba wiele, nie? To są czasem jakieś nasze projekcje, co my moglibyśmy, tak. No właśnie projekt życie, tak? Co by tutaj teraz zrobić? Być. Bardzo to wybrzmiało dziś, dokładnie. Myślę. Być, by rozmawiać. Żyć. Jeśli mogę jeszcze dodać, mieliśmy na weekendzie ojców kiedyś taki temat, zrób karierę jako ojciec. Nie, my tą karierę to myślimy, że to właśnie biznes, pieniądze, tutaj sukces i tak dalej. Spójrz w ten sposób na swoje ojcostwo, nie? Na swoje macierzyństwo, na swoją rodzinę. Zrób karierę dobrego ojca, dobrego męża i zainwestuj w to. I tak jak Marta powiedziała o tym tracenie czasu, to tracenie takie w cudzysłowie, bo to jest najlepsza inwestycja, którą możemy dać sobie nawzajem i naszym dzieciom, nie? Być razem. I niech ta kariera, kochani, wasza rodzinna się rozwija jak najpiękniej i jak najpełniej. Dokładnie, samych sukcesów życzymy. Ale też radzenia sobie z porażkami, które będą przecież. Przecież. Cały czas to. Już teraz nas nawet nie zaskakują, wiesz, po prostu, znowu, dobra, jedziemy z tym. Dzięki, kochani. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, kochani, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że zabierzecie coś z tego przepisu do własnych przepisów na rodzinę. Jestem przekonana. Rozmowa pełna inspiracji. Pełna życia. Od ludzi pełnych życia, tak jest. Udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. I śledźcie Nierozerwalnych. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.